2017 roku szacujemy, że łączna liczba upadłości restrukturyzacji będzie zbliżona do poziomu osiągniętego w 2016 roku. Natomiast w strukturze nadal będzie bardziej wyraźnie będziemy widzieć postępowania restrukturyzacyjne. One będą zyskiwały na popularności, już może nie tak bardzo jak w 2016 roku, to nie będą takie dynamiczne wzrosty udziału, natomiast same formy restrukturyzacji będą popularne wśród przedsiębiorstw borykających się z trudnościami płatniczymi, natomiast będzie malała liczba upadłości w celu likwidacji majątku, czyli tych upadłości, które tak naprawdę już nie dają szans na efektywny powrót na powrót do efektywnej działalności biznesowej. Tak jak wspomniałem, łączna liczba porównywalna, natomiast większy udział restrukturyzacji, mniejszy udział upadłości.